Cześć kochani, witajcie w niedzielę. Chciałam wam pokazać, jak się dzisiaj ubrałam przy niedzieli. O, stanę przy lustrze, to sobie zobaczycie. Czekajcie, o, tak wam pokażę. Taka bluzka, spodenki, bardzo fajne, wygodne. Czekajcie, bo wy nie widzicie, o, tak będziecie widzieć. Takie spodenki, taka bluzka. No i widzicie, jestem uczesana i mogę nagrywać filmik. Wejdziemy na chwilkę na dwór, słuchajcie, bo jest piękna pogoda, ja sobie tylko założę kapcie. I chciałam dzisiaj wam poopowiadać o moich paranormalnych doświadczeniach z mojego życia. Pokażę wam, jaka jest tylko pogoda. I zaraz będę wam opowiadać o tych moich doświadczeniach, bo parę takich, wiecie, paranormalnych doświadczeń mam z mojego życia. Czekajcie, o, cyknę sobie światło. Muszę pójść po klucze, wiecie? Tutaj są klucze. Sorki za te hałasy, ale klucze musiałam, wiecie, od domu wyciągnąć. Już otwieramy. I jesteśmy, słuchajcie, na dworku. Pokażę wam, jakie jest piękne niebo. Zobaczcie. Widzicie tego za bardzo? O, tak. Teraz widzieliście. Także co? Przejdziemy się kawałeczek wokół domu. Zaraz wrócimy do domu, będę wam opowiadać o tych moich paranormalnych doświadczeniach, bo jestem młoda, ale parę, wiecie, takich mam, które mi zapadły w pamięci. Właściwie trzy takie mam paranormalne doświadczenia z mojego życia. Także zaraz wrócimy do domu i będę wam opowiadać. Stanę sobie chwilę. No i co, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest piękny dzień, tak jak widzicie. Nie wiem kiedy, ale planuję nagrać wam filmik z pokazaniem mojego miasta. Tylko nie wiem jeszcze kiedy to zrobić, ale na pewno w ciągu najbliższych nie będzie taki filmik na moim kanale, także wracamy się już do domu, bo chciałabym wam poopowiadać trochę tych rzeczy. Zaraz wam opowiem. Wczoraj w ogóle zrobiłam ankietę a propos właściwie tego, co chciałam dzisiaj nagrać i wyraziliście zgodę, więc znaczy zgodę, 70% was wyraziło chęć. O, teraz stanę, zobaczcie, jakie piękne niebo jest za mną. O, tu. O, zaczyna się widzieć, jakie piękne niebo. Jest lekki wiaterek, ale to dobrze, bo ochładza się, ochładza tą duchotę, która jest dzisiaj na dworze, bo jest dzisiaj mega, mega gorąco. Zamykam dom. Już zaraz będę z wami gadać. Dobra, zamknięte. Jeszcze odłożę klucze na miejsce. Okej. W sumie to może tutaj sobie na łóżku usiądę, tylko czekajcie, wyłączę światło. Dobra, i mogę z wami trochę, wiecie, poopowiadać wam co nieco o moich doświadczeniach paranormalnych. Oh, dobra, usiadłam, tylko czekajcie, postawię sobie was. Dobrze, może nie. Tak będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, a więc tak, jak miałam 5 lat, byłam bardzo małą dziewczynką, to zmarł mój dziadek, z którym, no, mieszkałam tak przez te 5 lat.
Nie pamiętam go dobrze, bo byłam zbyt mała, ale z opowieści bliskich. Z opowieści bliskich właśnie wiem, że mój dziadek zmarł, jak miałam 5 lat. I pewnego razu w dzień, wyobraźcie sobie, to nie było w nocy, to było w dzień, rysowałam sobie coś na kartce, tak przy takim małym stoliczku, takim dziecinnym, jak to dzieci do karmienia mają, o, przy takim stoliczku sobie siedziałam, bo no miałam te 5 lat, ale byłam, no tak jak wiecie, chora i jeszcze wtedy nie chodziłam. Więc dopiero później zaczęłam chodzić, więc proszę nie linczować mnie w komentarzu, bo już od małego byłam chora, tak, na nogi. No i jak sobie wiecie, rysowałam, to moja mama zauważyła, że z kimś rozmawiam podczas tego rysowania, a nikogo w pokoju nie było, a mama była w pokoju obok, siedziała na krześle i sobie wyszywała, tak? O, pokażę wam na przykładzie, tu jak stoi, sorry za rękę, tu jak stoi to krzesło, czekajcie, jak to mam, o, tutaj jak stoi, nie widzicie chyba tego, czy widzicie to, czekajcie, no mniejsza o to, dobra, nie będę wam pokazywać, w każdym układzie mama siedziała i sobie wyszywała i w pewnym momencie usłyszała, że ja z kimś rozmawiam i ten, i podeszła po prostu tak, ale wiecie, tak ostrożnie do mnie i spytała się: Aniu, z kim tak rozmawiasz? A ja na to: a z dziadziem, o, tam poszedł, tam. Bo tam miałam jeszcze drugi pokój, w którym właśnie ja tam przebywałam. I w tym pokoju były okna na podwórko. Ja pokazałam na okno. No i mama się kapnęła, że do mnie przyszedł dziadek się ze mną pobawić, tak? No i to było takie moje pierwsze, no jeszcze dość nieświadome, dość nieświadome zetknięcie się z paranormalem, ale takie najbardziej świadome zetknięcie się z paranormalem to miałam w wieku 13 lat. Wtedy we wrześniu zmarł mój tata, a ja wtedy poszłam do pierwszej klasy gimnazjum. No i tak jak wiecie zresztą, i za jakiś czas, bo to nie było tego samego dnia, za jakiś czas wieczorem robiłyśmy z mamą kolację dla siebie i w pewnym momencie usłyszałyśmy przykrywające wiadro pokrywką, które stało na korytarzu za taką zasłoną. Ale problem w tym był taki, że nikogo tam nie było, bo ani ja, ani mama żeśmy w tym czasie tam nie były, bo żeśmy były w kuchni i robiły kolację. I jak żeśmy obie to usłyszały, to mama zdębiała, ja tak samo, popatrzyłyśmy się na siebie i nie mogłyśmy wydusić siebie słowa. Żadna z nas nie poszła zobaczyć, co tam jest, bo bałyśmy się obie. I tak żeśmy później doszły do wniosku, że to przyszedł tata, żeby, wiecie, żeby, no może, żeby nas pilnować, o, żeby nas zobaczyć, żeby nas wesprzeć dobrym słowem i duchem, tak? No i to było takie moje właściwie drugie prawdziwe zetknięcie się z paranormalem, świadome, bo w wieku 5 lat to nie byłam jeszcze, wiecie, tak świadoma, ale to prawda, że dzieci widzą duchy, to jest akurat czysta prawda, bo potwierdzam, bo ja będąc dzieckiem rozmawiałam ze swoim dziadkiem, więc... Sorki. Więc potwierdzam to, że dzieci widzą duchy. No i jeszcze... Sorki. Sorki za to. No i jeszcze w wieku 24 lat, no to już byłam dość dużą, wiecie, dziewczyną. Mucha jakaś lata mi tutaj. Jeszcze jak byłam, no już dorosłą dziewczyną, bo miałam 24 lata, to zmarła moja babcia. Wiecie? I, no i mama, ale tutaj u mamy to akurat nie miałam takich, wiecie, takich jakichś paranormalnych zdarzeń. Jeszcze. W wieku właśnie 24 lat zmarła moja babcia i wyobraźcie sobie, że
Za mucha jakaś wytulata. Iż wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie, bo to nie było od razu, babcia do mnie przyszła, ale nie do tego mieszkania, co żeśmy mieszkały wcześniej, czyli na Warszawską, bo później żeśmy się przeprowadziły i mieszkałyśmy na Wiślanej. Tylko że na tej Wiślanej, tam jak jest PKP, to na tak zwanej starej Wiślanej. I tam był balkon. I wiecie co, aż mam ciarki, jak o tym mówię. Babcia mi się objawiła. Przyszła jako duch w białym przebraniu. Tak stała na tym balkonie. Uwierzcie mi, że to było naprawdę. Ja nic nie zmyślam. Naprawdę przyszła do mnie babcia. Ja jak to, wiecie, zobaczyłam, to już później nie mogłam usnąć. 11 minut, już muszę się streszczać, żeby się w 15 minutach zmieścić. I przestraszyłam się po prostu i zawołałam mamę. Ale jak mama przyszła, to już tego czegoś nie było. Po prostu przyszła mnie zobaczyć, tak, babcia. No i jeszcze później, żeśmy się przeprowadziły na nową Wiślaną, na osiedle Wiślana. I tam też przyszła do mnie babcia, bo prawie mnie dotknęła. Czułam, jak coś zimnego, wiecie, jest blisko, aż mam ciarki. Czuję, że coś zimnego jest blisko mnie, ale wtedy akurat sobie zapaliłam lampkę, bo się zbyt bałam. No i to coś już odeszło, tak? Już tego później nie było. I uważam, że świat paranormalny naprawdę istnieje, bo ja paru rzeczy, tak jak mówię, doświadczyłam i uważam, że naprawdę ten świat paranormalny istnieje. I chcecie, to się śmiecie, chcecie, to mi nie wierzcie, ale ja to naprawdę przeżyłam i nie będę mówić, że tego nie przeżyłam, bo to przeżyłam. Ale jak wy nie chcecie mi wierzyć, to już trudno, wasza sprawa, tak? Wasza sprawa, nie musicie, to nie chcecie, to nie wierzcie, ale ja to przeżyłam, naprawdę. Sorki, bo coś białego mam tutaj takie na ustach, nie wiem, co to jest. Także takie coś przeżyłam. Dzisiaj gotowania nie będzie, bo chciałam wam to opowiedzieć, ale myślę, że w następnych dniach coś wam tam pokażę. Wiem, że obiecałam dzisiaj, ale już po prostu no, mam 12,5 minuta, chciałabym się w 15 minutach zmieścić, więc już nie będę dzisiaj gotować, ale w następnych dniach myślę, że coś tam wam pokażę, jak coś gotuję, tak? Także ja się dzisiaj z wami żegnam, życzę wam pięknej, miłej, słonecznej niedzieli. I co? Dużo zdrówka, dużo optymizmu i pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa!